Zapraszam wszystkich i proszę o chwilę uwagi. No to na wstępie chciałbym serdecznie powitać Państwa, panie i panów. No i to już na cyklicznych zawodach majowych, które się odbywają 1 maja właśnie w Bielawie. Nagrody mamy, nagrody sponsoruje SLD. Na temat pucharów później powiemy jeszcze parę słów. A kto to jest SLD? To jest taka partia. Dobre czasy, tak. I proszę Państwa, mamy zgłoszonych, utworzyło się 5 drużyn i mamy 10 zawodników indywidualnych. Klasyfikację robimy i drużynową, i indywidualną. Zgodnie z kodeksem sportowym, zwycięzcami na pudle są zwycięzcy sektorów. Rozumiemy się. Tak jest w tym kodeksie sportowym całym. Będziemy losować w ten sposób, że pierw dajemy te 5 drużyn, które są zgłoszone, a później zaprosimy po 3 zawodników indywidualnych z kolejki. Pierwszy będzie losował numer i sektor, następny sektor i następny sektor, tak żeby to rozdzielić porówno. Rozumiemy się? Czyli pierwszy losuje dla reszty. Numerek, tak. Numerek dla wszystkich, a sektor będzie każdy sobie indywidualnie losował. Ale pierwszy robimy drużynki, proszę Państwa. Dobrze? Aha, na temat zawodów. Łapiemy wszystką rybę, bo robimy zawody na żywej rybie. Szczupak oczywiście, 2 wyjątki. Szczupak wymiarowy, sandacz, ochronka. No. A tak to wszystko do siateczki. Prosimy dbać o rybkę, żeby jej nie skrzywdzić za bardzo. Smażyć nie wolno. Ja nie wiem, biory nie ma, to... Ja nie wiem, czy będzie, powinni być, no. To wstawimy ich dalej, jej później, no. No ja nie wiem gdzie, jak jest po 8. Jak wyrosłem, tak się musi dać. Nie chcę nic mówić, ale nie wyrażają tutaj ludzie zgodę na to, żeby później dochodzić. Jeżeli nie ma... Chwileczkę, wytłumaczę jedną rzecz. Na zawodach... Dokładnie, ja jako sędzia główny popieram to i zamykamy listę. Proszę Państwa, losujemy. Dziękujemy bardzo. Nie ma, trudno się mówi. No. Jest jeden szczegół. Na zawodach, które były ostatnio, na Owieśnie, Diora ma zawody u siebie w Dzierżoniowie. I pani Górzęda po tych zawodach aktywu kół prosiła, żeby jej drużyny wpisać, a oni przyjadą po skończeniu tych zawodów 3 osoby. Gwoli ścisłości. Teraz nie wiem, co mamy zrobić, bo oni powiedzieli, że oni dzisiaj mają zawody, ale chcą uczestniczyć w tych zawodach tutaj i przyjadą na godzinę 13. No. To się zrobi, dlatego mówię, dołożymy po stanowisku, najwyżej zostaną wolne, ale panowie, żeby nie było wolnych miejsc. Ostatnie będzie to, co zostanie, tak jak Jacek mówi. To będziesz ty losował za nich. Jacek będzie za nich losował. Dobra. To trzeba dopisać drużynę 6, raz 2 i tak. Zaczynamy losowanie. I samo biorę. Zrobimy Jurek i zrobimy wolne miejsce, żeby nie było później gdzieś istotki, bo oni nas zapraszają. No niestety, no. No. Jacek Janusz będzie neutralny, on wylosuje za Diorę. Nie ma strachu. A nazwiska to co oni tam wsadzą. Dobrze, proszę Państwa, zapraszamy kapitana Bielawy, Piotr Żyłka. Proszę bardzo, losujemy numerek. Numer 8. Kto? Bielawa. Bielawa numer 8, chwileczkę. Proszę, Piotr Sekstor. Czyli? 8. C, tak?
Żyłka C. 8C. Dalej. Za mnie. Fajda. Tak? No los dla mnie. 5. Dobra, B. No to ten ostatni ma. B8, tak? Piotrek. B. Działa ma. A. Dziękuję bardzo. Dobra. Zapraszamy. Szczelin Magiewniki. Dobra. Tak. Juliana pierwszy. Losuj numerek dla drużyny. Jeden. Jedynka. Tak. Tak, jedynka. I pierwsza sekcja. Kiedy chodzi o Juliana. C. Juliana ma C1. Janek, zapraszamy. Kurski Jan. Tak. Ja będę czytał. B. B1. I Chorożyński Marcin. Marcin ma A. Nie musisz losować. Marcin. Tak. Marcin. Zapraszamy Browning Dzierżoniów. Zich Józef pierwszy. Dobrze. Dobra. Tak, sektor. A4 Zich. Jurczak. O. Tak, 4. Dobrze. 4. Zapraszamy drużynę zielonych. Kulak Ryszard, Strzelec Patryk i Kozik Radosław. Numerek dla drużyny. 5. Jak? Proszę Ryszard Segiel. B. 5B. Patryk, sektor. Patryk sektor głosu. C. Patryk ma 5C. I Radek Kozik ma A. 5A. Zapraszamy Suma z dużymi wąsami. Brawo! Radzik Rafał, losuj numerek dla drużynki. Numer 2. A. 2A. Kropaczek Grzegorz, zapraszamy. Ale tak, no tak, tak. 2 będzie. Sektor. Sektor. Proszę bardzo, sektor, wylosuj. B. Sektor B. To ten trzeci ma C. C. Alan. C. C. Masz C sektor. I drugie stanowisko. 2C. 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 Wszystko tak, drugie stanowisko, wszystko numer 2. Biora robimy. Dawaj Jacka. Ja dobra, ja bym poszedł. Gdzie to masz? Zajacka. Napisz na Biora, Ciano. Biora. Biora. Numer 3. Biora. A sektory no nie ma. Zaraz. Wszystko będę robimy. Biora. Wszystko. Biora. Tylko na nisko się pisze. Który masz mówisz? Trójka, tak? Dobrze. I teraz tak. I losuj. Niech mi losuje to na nisko, który podadzą. C. Które podadzą według numeracji, to będzie się odnalazł. Teraz będzie losuj dalej sektor. Tak. A. Drugi. Trzy. B. B3. Tak? To będzie 16, tak. 17 i 18. Pisze się tylko na dwie. Jak nie, to dostaną wolne stanowisko. Tak. Indywidualnie. Dlaczego? Teraz zapraszamy wędkarzy, którzy startują w klasyfikacji indywidualnej. I zapraszamy. Aha, po kolei. Dobra, w kontakcie. Tak. Olszewskiego Ryszarda, Korczaka Pawła i Kulej Magdalenę. Tak. Tak? Tak. Kto losuje numer dla jest Korczak. To pani może. Korczak. Pani. Pani. Zapraszam. To dobry. Szybki. Numer 7.
7, tak? Tak. Czyli Kula i Magdalena ma 7 i sektor? Nie, pani sektor 7 i sektor, proszę. Sektor nie trzeba indywidualnie. C, 7C. Ma pani Kula i Magdalena. Korczak Paweł ma 7 i sektor, proszę. C jest tam. Po drugiej stronie? Tam. A, Korczak ma. I Olszewski ma 7B. B, 7. Ole, Rysiu, trafiłeś. Dobrze. Teraz zapraszamy Pogłoski Andrzej. Tam trafiłeś pod koniec. Gdzie on jest? Andrzej. No B jest tam pod końcem. Pokrzywa Henryk, Wojtala Wacław i Mosta Bartłomiej. Pokrzywa? Proszę. Numerek, panie Henryk. Tak. 6. Kto? Panowie mają numer 6 i teraz będzie chwilę, 6. Pokrzywa losował? Tak. To ma sektor który? Cicho. Teraz sektorki. No to proszę, 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 śmiało. Brawo. Sektor B. Sektor Pokrzywa ma B6. Nie. Moskwa Bartłomiej ma B6. 7-8. Jaki to jest numer Moskwa? Moskwa Bartłomiej ma numer 6. Pan Wacław Wojtala ma C6C. C6. Pan Henry Pokrzywa ma A. Ja z Moskwa Bartłomiej ma które? B6. Ile? Panowie, Wojtala ma C6. Moskwa ma? B6. B6, tak? Pokrzywa ma A6. I zapraszamy Starościak Mateusz, Zapotoczny Adrian i Zieńkowicz Łukasz. Tak. Panowie, numerek został 1, także chciał czy nie chciał, macie numer 9. Numer 9. Sektor. 9, 9, 9 i sektory, proszę bardzo. Zapotoczny B, 9B. Tak. Proszę bardzo. Starościak. A. No i tu kolega ma i Dziękowicz ma C9. C9C. Tak, dotarł na Pawłowski. Na ten Pawłowski? Tam, na tamtym brzegu. Ty. 9C. 9A. Tak. Pawłowski będzie miał ostatni. Będzie miał w C sektorze 10 stanowisko.
Jak to nieładnie? Zobaczcie, on nas tak przytuli, że Krzysiek zaraz będzie mnie bombardował. Panowie,
czekajcie, niech ja twarzy. Ole, chłodź. Mogę na tyle. Nie, ale jaki tu ładny na razie. Weszło trochę tych na razie. A9. Radek, ja samochodem linką wyciągałem. Teraz jedziemy jaki? A9. Ale tej słonecznicy na szarze. Czekaj, jeszcze jedna wyleciała. Ale dzisiaj wybitny dzień był, nie ja. Za długo ją boczyłem. Chyba, że z wędkarzem złożył. Jedna waga. Pół mu wypadło. To może być na te małe. Ja bym się ustawił był na te małe, to chyba by lepiej wyszło. Nie, by się tak wydawało. To teraz po... Ja bym nie miał nic. Nie ma porażki. Ale może tam kurczę odwołać. Zero, tak? Tak. Zero. 800. Garaś ładny. Nie, widać. Myślałem, że dadzą plamę, ale nie dali plamy. 8 punktów Browning, ale wygrał tylko wagą, panowie. Tylko wagą wygrał. Drugie miejsce Szczelin Magiewniki, też 8 punktów, ale wagą przegrali. Trzecie miejsce Składanka, Zieloni. I dla nich największe brawa, panowie. Czwarte, nie, 9 punktów. Bielawa, czwarte miejsce, też 9 punktów, ale wagą przegrali. Piąte miejsce Sum. Dalsza klasyfikacja wyjdzie, proszę państwa, na internecie będzie dokładniejsza. Znaczy te miejsca się na pewno nie zmienią. Klasyfikacja indywidualna, no są to mistrzowie sektoru. Pierwsze miejsce Piotr Żyłka, 2960. Piotro Bielawa. Drugie miejsce Jacek Janus, 2520. Browning. Trzecie miejsce Chorożyński Marcin, Szczelin Magiewniki, 2200. Brawo. I w trakcie losowania puchar za największą rybę zdobywa Olszewski Ryszard, Zaleszcza 30 cm. Bo był jeszcze jaś 30 cm, ale rzucaliśmy monetą. Że było sprawiedliwe. Także te wyniki są i proszę państwa, tak, dokładniejsze wszystkie dokładne wyniki i dokładna klasyfikacja ukaże się na stronie na internecie. A w związku z tym, że zawody kończymy, bardzo dziękuję za uczestnictwo. Zapraszam na następne. A teraz talony mamy i mamy. To jedziemy na kiełbaskę, czy bigos, czy co tam będzie i o 18:00 wręczenie pucharu. A gdzie to mamy jechać? Na Sudety. Na Sudety, Janku.
Tam u góry kiełbaska, czy bigos tam będzie, puchar weźmiecie. Trzeba być, bo trzeba ładne zdjęcie zrobić. No ale kto za was na pudło wejdzie? No. A Marcin poza tym ma trzecie miejsce indywidualnie, no. To praca poczeka. Także proszę, proszę państwa, serdecznie dziękuję za uczestnictwo, bo fajne, fajnie było. Trochę ludzi było, były panie, byli panowie, byli juniorzy. Następne zawody, no to niestety, ale będą już zamknięte, bo to będą zawody o mistrzostwo koła Bielawa. To będą zamknięte. Ale proszę obserwować stronę internetową PZW.org Bielawa. Tam jest kalendarz imprez zawodów w Bielawie. Jak tylko otwarte, to zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo i zapraszam na Sudety.